Prostota i szlachetność, elegancka przytulność, symetria, oaza spokoju i harmonii, lekko przesadzona w detalach klasyka, wnętrza przestronne i dobrze oświetlone, materiały wysokiej jakości, barwy stonowane, dodatki wyraziste. Domyślasz się już, co to za opis? Wyobraź sobie gwar Manhattanu, butiki zlokalizowane przy 5 Alei, a w tle głos Franka Sinatry i Lizy Minnelli śpiewających New York, New York. Atmosferę nowojorskiego apartamentu wprowadza mój dzisiejszy gość, Katarzyna Czaplińska, właścicielka pracowni Czaplińska Interior Design. Ta rozmowa otwiera cykl o stylach w projektowaniu wnętrz, zatem usiądź wygodnie i posłuchaj, czym się wyróżnia i dla kogo jest styl nowojorski. Zapraszam w imieniu Internity Home, Rafał Hampel. No dobra, bo jak w ogóle twoja aktywność na LinkedIn, bo tam się poznaliśmy? Jestem obecna na LinkedIn, ale tak ostatnio sporadycznie. Mhm, ale miałaś jakieś założenie, zakładając tam konto? Coś chciałaś osiągnąć szczególnego? Bardziej chciałam obserwować innych, podglądać projektantów wnętrz, jakie zamieszczają posty, inspirować się. To był mój cel. Ja jestem aktywna, ale nieregularnie, także tak to wygląda. Mhm. Architekci chyba odkrywają to medium, mam wrażenie, bo jest ich tam coraz więcej. Tak, zgadza się. Mhm. To nie było tak, że z początkiem powstania LinkedIn od razu byli architekci. Dopiero w późniejszym czasie się pojawili, ale rzeczywiście jest coraz więcej architektów, projektantów, wnętrz, bardzo dużo ciekawych postów, artykułów na temat trendów w projektowaniu wnętrz się pokazuje i naprawdę można wiele ciekawego się dowiedzieć i zainspirować. Mhm. No właśnie, do tej pory chyba Instagram rządził w takim rozdaniu trochę związanym z architekturą wnętrz, prawda? Architekci tam prezentują swoje projekty. Tak, Instagram rządził, ale rządzi cały czas i mhm. mam wrażenie, że będzie długo rządził, bo projektowanie wnętrz to są wizualizacje, to są zdjęcia. Inspirujemy się zdjęciami, tym co oglądamy. Więc czyli działamy Instagram obrazem na człowieka. Dokładnie tak. Instagram jest idealnym medium dla projektantów wnętrz i tam rzeczywiście jestem i działam bardziej aktywnie. Może nie mam zbyt dużo postów, ale zamieszczam je w miarę regularnie. Na LinkedInie chyba jest to bardziej wymagające, prawda? Bo tam jednak stworzenie, napisanie jakiegoś materiału, stworzenie czegoś, co będzie czytane przez użytkowników, wymaga też trochę czasu i zaangażowania. To właśnie zależy, z czym chcemy trafić do grupy docelowej, ale na pewno na Instagramie nie piszemy długich recenzji, bo tak naprawdę ludziom się nie chce czytać tego. Mhm. To powinny być dwa krótkie zdania, a najważniejszy jest obraz, to co chcemy przekazać obrazem, więc ten Instagram jest tutaj ważny. Natomiast LinkedIn rzeczywiście tutaj trzeba już zastanowić się, co napisać. To muszą być treści z sensem, z odpowiednim przekazem, tak? Które mają trafić do odpowiedniej grupy docelowej. No właśnie. Czyli dobrze. Do naszych potencjalnych klientów. Do naszych potencjalnych ale klientów. Nie tylko. I do naszych potencjalnych słuchaczy, bo mam sygnały, zresztą dość regularne ostatnio, że uczestnicy LinkedIna, czy ludzie, którzy są tam aktywni, też słuchają podcastu Spokojnie o Wnętrzach, więc no, drodzy słuchacze, którzy jesteście na LinkedInie, Kasię Czaplińską też możecie tam znaleźć, zobaczyć, podejrzeć jej publikacje. Zgadza się. Ja sama słucham podcastów. Są bardzo ciekawe, bardzo inspirujące. Zapraszasz bardzo ciekawe osobowości. Naprawdę można się bardzo dużo dowiedzieć ciekawych rzeczy. No, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że to się jeszcze rozwinie. Na pewno, zdecydowanie. Masz potencjał, Rafał. Bardzo, bardzo dziękuję. Potencjał jest w naszych gościach, bo lista architektów wnętrz w Warszawie samej jest tak bogata, że naprawdę jest kogo zapraszać, z kim rozmawiać. I tematów jest też bardzo, bardzo dużo. A jednym z takich tematów, który dzisiaj mamy poruszyć i właściwie rozpoczniemy pewien cykl, to jest cykl o stylach w projektowaniu. I ty, Kasiu, jesteś taką reprezentantką, czy właściwie ja ciebie poznałem przez styl nowojorski. Zgadza się, zgadza się. To jest styl nowojorski, jest stylem, w którym najlepiej się czuję. Nie zamykam się na inne style. Projektuję też oczywiście w stylu skandynawskim, w stylu nowoczesnym, ale styl nowojorski to jest stylem dominującym w moich projektach.
i zawsze staram się nawet w innych stylach przemycać odrobinę stylu nowojorskiego. Nie mogę się po prostu powstrzymać. Mm-hmm. No właśnie, ale na ile on się przyjął w Polsce? Bo tak jest oczywiście grupa ludzi, która chłonie wszystko, co amerykańskie, mm-hmm. prawda? Natomiast jak styl w projektowaniu nazywany nowojorskim, jak on się przyjął u nas? Jak jest odbierany przez użytkowników? On się przyjął bardzo dobrze w Polsce. Jest bardzo dużo osób, które chcą urządzić swoje mieszkanie w stylu nowojorskim. Ja mam bardzo dużo zapytań od klientów, którzy oglądając moje projekty, czy w stylu nowojorskim, czy też w stylu loftowym na przykład, chcą właśnie w takim stylu mieć swoje mieszkanie urządzone. A czy jesteśmy w stanie określić, czym on się charakteryzuje, tak dla naszych słuchaczy? Bo ja, kiedy czytałem również na naszej stronie, na stronie Eternity Home jest artykuł dotyczący twojego projektu, jednego z projektów właśnie w tym stylu. No i takie dwa słowa przykuły moją uwagę. Elegancka przytulność, jakby charakteryzujące styl nowojorski. Co ty Zgadza o tym się. Sądzisz? Styl nowojorski jest na pewno elegancki, ale też nie może być przesadzony. Mhm. Jest wyrafinowany. Zresztą tak naprawdę styl nowojorski, Nowy Jork w ogóle jako miasto jest najbardziej wpływowym miastem, jeżeli chodzi o wnętrza. I styl nowojorski, który stale ewoluuje, ma jednak pewne cechy, które są stałe. I co to na przykład jest? Tak, jak zaczynasz projektować i wiesz, że to będzie ten styl, to jakie rzeczy są takimi, które się zawsze tam znajdą? Na pewno w stylu nowojorskim bardzo ważna jest symetria. To mhm. znaczy musimy mieć dwie kanapy, dwa stoliki kawowe. Czyli bądź wszystko zamienny, w parach, tak? Tak, wszystko w parach. Mhm. Po bokach dwa stoliki boczne, dwie lampki na stolikach bocznych. Także ta symetria jest bardzo ważna w stylu nowojorskim i ona jakby też no, trochę definiuje ten styl, tak? Co jeszcze jest ważne? Na pewno Nowojorczycy bardzo zwracają uwagę na stolarkę, na drzwi. To muszą być bardzo wysokiej jakości drzwi, w kolorze białym najczęściej, listwy przypodłogowe wysokie. Mhm. To jest też jakby takie charakterystyczne dla stylu nowojorskiego. Niewątpliwie sztukaterie, które odgrywają bardzo dużą rolę. Przysufitowe sztukaterie na ścianach, w których możemy, nie wiem, umieścić tapety na przykład mhm. z marokańską koniczyną bądź z innym geometrycznym wzorem. Także to są rzeczy, które ten styl, to są elementy, które ten styl nowojorski definiują. A poza tym Nowy Jork i manhattańskie apartamenty kochają przestrzeń, mhm. więc to też jest niezależnie od tego, czy urządzamy małe mieszkanie, bo no, apartamenty manhattańskie to nie są tylko penthouse'y po kilkaset metrów, ale to są też nieduże mieszkania. A co to jest nieduże mieszkanie dla Amerykanina? No ja myślę, że to nawet 60 metrów na przykład mhm. takie mieszkanie. I w takim metrażu da się już w tym stylu zaprojektować, da się zachować przestrzeń? Taki tak? metraż też musimy zaprojektować, mhm. też musimy zadbać o to, żeby ono musi być w jakimś stylu urządzone, więc dlaczego nie w nowojorskim? Mhm. No właśnie, czy to oznacza, że możemy, no bo jak patrzę na zdjęcia, kiedy przyglądałem się zdjęciom projektów wykonanych właśnie w tej stylistyce, no to tam rzucają się rzeczy, o których wspomniałaś, czyli właśnie dużo, dużo bieli, zdobienia właściwie nie tylko w formie sztukaterii, ale również fronty meblowe, jakieś ozdobne szafki, podkreśla się właśnie bardzo mocno jakość materiałów użytych, bo jest tam bardzo dużo drewna, ale też z tego, co zaobserwowałem, pojawia się tam dużo szkła, metalu, czyli jest jakieś złamanie tej konwencji takiego naturalnego materiału. Tak, to jest bardzo ważne w stylu nowojorskim. Nowy Jork w ogóle i apartamenty nowojorskie kochają blichtr, kochają świecące materiały, kochają polerowane, chromowane wykończenia i wszystko, co się błyszczy, więc jakby konsole w chromie błyszczącym, czy
podstawy lamp w chromie błyszczącym, czy lustro fazowane na przykład. To wszystko powoduje, że wnętrze jeszcze bardziej staje się jasne, przejrzyste i optycznie większe. I do tego Nowojorczycy przywiązują uwagę, do takiej wyrafinowanej elegancji, bo nie chodzi o to, żeby to się błyszczało i był przesyt, tak? Ale żeby uzyskać ten efekt przestrzeni. Znaczy do tego stylu przemykają na przykład czasami takie akcenty, jakie są teraz popularne w Polsce, czyli niechromowane właśnie powierzchnie, bo od tego się u nas odchodzi, a bardziej kierunek złota, czy złota czerwonego, czy czerni na przykład polerowanej. Czerń polerowana jak najbardziej. Ja projektując dom, właśnie ten dom w stylu nowojorskim, no tutaj nie ukrywam, miałam duże pole do popisu, bo to nie było 60 metrów, tylko 350, więc tutaj można było sobie poszaleć, wstawić, nie wiem, 4 kanapy, a nie 2 na przykład. I rzeczywiście te elementy błyszczące, one odegrały dużą rolę, mimo że nie było ich za dużo, ale w jadalni umieściłam stół owalny, polakierowany właśnie lakierem fortepianowym i on dał nam efekt no takiego wow, jak się wchodzi do mieszkania, do domu. Efektu wow. A co się jeszcze pojawia oprócz tych błyszczących powierzchni? Oprócz właśnie szkła, metalu, jak się zachowują tkaniny na przykład, co stosujemy? Na pewno na kanapach musi być bardzo dużo poduch. One mogą być jednokolorowe, ale nie wiem, czerwone, wyróżniające się kolorem, tak? Bo na ścianach, jakiś mocny akcent, tak? Mocny akcent, tak. Na ścianach zazwyczaj kładziemy albo szarości, albo delikatne beże. Natomiast wracając do poduch, mogą być też oczywiście wzorzyste z jakimiś dekoracjami typu, nie wiem, trimsy czy lamówki, o tak, tak to się fachowo nazywa, lamówki. Więc to są elementy dekoracyjne, które odgrywają istotną rolę. Dużo fajnie poukładanych albo niedbale rozrzuconych poduch. A jeśli chodzi o podłogi, to co się najczęściej stosuje w takim mieszkaniu nowojorskim? Styl nowojorski charakteryzuje się w ogóle szlachetnością użytych materiałów. To powinny być materiały naprawdę z najwyższej półki. I tak naprawdę to już nie ma znaczenia, czy to jest styl nowojorski, czy nie, bo ja zawsze mówię moim klientom, że na podłogę warto położyć drewno, coś lepszego, czy na ściany, coś, co jest na trwałe, co będzie z nami przez kolejnych 20 lat i czego za pół roku nie zedrzemy i nie wyniesiemy z domu, tak? Nie możemy sobie tego po prostu wymienić. Natomiast wracając do stylu nowojorskiego, to rzeczywiście to powinny być podłogi drewniane z najwyższej jakości drewna, czy marmury na podłodze w kuchni, albo przynajmniej imitujące marmur. Można w to jakieś złote opaski wpleść dookoła, takie bordiury zrobić. Także to wszystko to są elementy, które są dość istotne i przykuwają oko. Są charakterystyczne dla tego stylu. Zauważyłem, że jeśli układa się drewno, to ono raczej jest wiodełkę układane, czyli tam nie ma prostych desek. A znowu podłogi imitujące kamień, czy wprost wykonane z kamienia, one mają właśnie dużo takich dekoracji, są przełamane na przykład jakimiś, jeżeli mamy dominującą podłogę jasną, to one są przełamane jakimiś czarnymi pasami, czy kostkami, no takimi wycinanymi elementami. Tak, ale to tak naprawdę już zależy od inwestora, w jaki sposób chce położyć podłogę, bo może nie każdemu podoba się jodełka, więc chce po prostu położyć w sposób tradycyjny deski, ale to prawda, ja zazwyczaj kładę podłogę w jodełkę, bo to jest też dzisiaj modne, nie tylko w stylu nowojorskim, ale też u nas robi furorę. Ale najważniejsze, żeby to był porządny materiał, porządny surowiec, taki, który przetrwa lata, które będzie się dobrze czuło pod stopami. Dokładnie, zgadza się. No to nie mogą być panele na pewno, bo to jakby czyli winyl nie wchodzi w grę. Nie będzie współgrało z całością. Z tymi szlachetnymi materiałami, o których mówimy, mięsistymi welurami, kanapami obitymi materiałami, bo materiały jednak odgrywają bardzo istotną rolę we wnętrzach nowojorskich. Grube, mięsiste zasłony w oknach, lejące się po podłodze z delikatnymi firanami, to wszystko jest konieczne. A jak z kolorystyką w takim razie? Jak się dobiera barwy w takim stylu? Co dominuje?
Jeżeli chodzi o kolorystykę, to tak jak wcześniej powiedziałam, to na pewno są jasne beże, jakieś kremy, szarości. To są takie główne barwy, które są zazwyczaj pomalowane ściany są tymi kolorami. Natomiast kanapy to mogą być niebieskie, granatowe, w kolorze ekri, z poduchami, z jakimś mocniejszym akcentem, który podkreśli jeszcze ten kolor kanapy, tak? Ja osobiście w domu, bo mam, nie ukrywam, w podobnym stylu zrobiony dom, mam granatowe kanapy z poduchami w kolorze zasłon i to tak się najczęściej komponuje, ale nie zawsze. Wszystko zależy od kreatywności tak naprawdę projektanta, bo nie trzeba się trzymać stricte tych wytycznych, które są w stylu nowojorskim. Oczywiście są pewne elementy, które muszą być, ale tak naprawdę reszta zależy od naszej kreatywności. Czyli dopuszczenie kolorów, złamania trochę tych bieli, szarości, beży jest jak najbardziej dozwolone i to można zrobić. Jak najbardziej, no tak. Super. Czy tutaj wpływ kolorystyki Pantona też jest odczuwalny i ta moda, która przychodzi wraz z określeniem kolorów roku? To zależy, bo te kolory są czasami... ja się nie kieruję kolorystyką Pantona, szczerze mówiąc, bo ona nie zawsze do mnie przemawia. Czasami te kolory są takie, że ja się oczywiście nie zamykam przed tymi kolorami i staram się im przyglądać, jeżeli mi nie pasują jakieś fiolety mocne albo inne kolory. To staram się z nimi zaznajomić bardziej i zastanowić, gdzie mogłabym ich użyć, ale nie przywiązuję się do tych kolorów. Tak naprawdę najważniejsza kolorystyka to jest taka, w jakiej czuje się klient dobrze. Bo to klient, to nasz inwestor, będzie mieszkał w tym mieszkaniu i to on musi się dobrze czuć w tym mieszkaniu. No to prawda, to jest nadrzędne. Nie możemy kierować się schematami, ale też musimy brać pod uwagę naszych klientów, dla których projektujemy. No tak, jeżeli oni się będą dobrze czuli, to będą wracali do projektanta, do punktu, gdzie dokonywali zakupów i zawsze ten powrót nastąpi. Zgadza się, będą wracali, będą polecali, to wszystko jakby... Zdarzyło ci się już, że projektując dom w takim stylu miałaś kolejnego klienta, który powiedział: o, tam u moich znajomych było tak, ja chcę mieć tak samo lub podobnie? Tak, zdarzyło się. Teraz będę projektowała takie wnętrze. Może to nie jest stricte styl nowojorski, bo to będzie przełamane trochę stylem Hampton, ale elementy jakby w postaci symetrii pozostają i tutaj symetrię muszę mieć zachowaną, tym bardziej, że inwestorka bardzo zwraca uwagę na symetrię. Także mieliśmy teraz problem z oknem, może nie chcę nazwać tego problemem, ale dyskusję w ten sposób na temat przesunięcia okna w łazience. No i tutaj kwestia tej symetrii była bardzo mocno podnoszona i dyskutowana. Tak, czyli okno, które musi być umieszczone osiowo na przykład, centralnie na ścianie? Wanna powinna być centralnie w oknie, ale akurat była łazienka, miała taki układ, że no ciężko było to uzyskać, bo musiałam puścić w tamtą stronę też karton, gips, żeby podwiesić toaletę, więc tutaj to wszystko się nie zgrywało. A pozwól, Kasiu, że zapytam, bo mnie to też intryguje jako człowieka wywodzącego się z łazienki, pracującego głównie w łazience. W filmach, które oglądamy, tak naszych amerykańskich bohaterów, najczęściej widzi się taki widok, że jak ktoś się kąpie, to w wannie wolno stojące, jest wolno stojącą baterią, a jak bierze prysznic, to ma po prostu małą głowicę taką na górze, ewentualnie jakieś masujące dysze, tam prawie nie spotyka się słuchawek prysznicowych w takiej formie. Czy to w twoich projektach, czy w ogóle w projektach stylu nowojorskiego też dominuje tutaj w Polsce? Ja jak najbardziej projektuję łazienki ze słuchawkami i prysznice. To jakby jest i ta dysza, deszczownica tak zwana, ale też słuchawka, bo najczęściej klienci chcą też mieć słuchawkę, nie chcą prysznica z samą dyszą, także tutaj bardziej jest kwestia tego, czy to ma być prysznic podtynkowy, czy natynkowy, bo w tych nowojorskich wnętrzach to w mojej ocenie bardziej prysznice natynkowe są. I się sprawdzają. Ale to też wszystko zależy od tego, co chce klient, jakie ma oczekiwania. Tak, tutaj te takie kwestie to uzgadniamy z klientem.
To jeszcze taka jedna rzecz, która też jest charakterystyczna dla krajów anglojęzycznych, co często wzbudza zdziwienie naszych użytkowników, że używa się jednak armatur, które są trzyotworowe, na przykład, czyli mamy centralnie wylewkę i dwa osobne zawory, gdzie u nas dawno rynek zdominował mieszacz jednak. Zgadza się. Mieszacz jest na pewno bardzo wygodny i ja nie projektowałam z trzema otworami, z baterią na dwa kurki, że tak to nazwę, bo jest to po prostu niewygodne. Zresztą tak naprawdę będąc w Anglii i nawet nie tyle w hotelach, co u moich znajomych, którzy też mają takie rozwiązania, no bo jest to ściśle angielskie, no ja nie mogłam się do tego przyzwyczaić. Także myślę, że to przywiązanie do mieszaczy i do baterii jest tak silne, że klienci decydują się raczej na tego typu rozwiązania. No widzę to po zamówieniach, które realizujemy, że jednak nawet jeżeli łazienka jest retro, tak nazywając to, czyli mamy klasyczne rozwiązania, no to musi być armatura z mieszaczem w stylu retro. Nie dopuszczamy osobno, albo rzadko dopuszczamy osobne zawory, no ale też na szczęście chyba nie wprowadzono u nas rozwiązania, gdzie mamy dwie osobne wylewki do zimnej wody i do ciepłej wody. To znaczy oczywiście zdarzają się takie projekty. Ja osobiście, tak jak powiedziałam wcześniej, nie projektowałam z takimi rozwiązaniami łazienki. Ale są klienci, którzy się decydują na takie rozwiązania. Także no, te baterie są naprawdę piękne. To wzornictwo jest przepiękne i aż kusi, żeby coś takiego zaprojektować. Tylko potem w używaniu jest to po prostu niewygodne. Znaczy dla mnie, tak? Ja mówię w tej chwili o moich jako indywidualny użytkownik. Tak, dokładnie. Tak. No, bo każdy z nas jest inny i dla kogoś innego to może nie stanowić problemu. No, myślę, że jest to kwestia przyzwyczajenia pewnego, bo też to już nie są takie starodawne kurki, którymi się kręciło, żeby tą wodę zmieszać. Dzisiaj jest to najczęściej zakres 90 stopni i mamy tą wodę zmieszaną. No ale fakt pozostaje faktem, że w naszych głowach jest jednak mieszacz jako dominujący element. Też tak, takie obserwacje mam. Kasiu, a powiedz w takim razie, dla kogo jest ten styl? Dla kogo się projektuje styl nowojorski? Dla każdego, kto jest zakochany w Nowym Jorku, komu ten styl się podoba. Bo trudno zaproponować osobie, która nigdy lubi nie była oszczędne, w Ameryce. To nawet niekoniecznie, bo chyba nie trzeba być w Ameryce, żeby. Jest dzisiaj tyle inspiracji, tyle zdjęć na Instagramie, na Pinterestie, gdzie możemy zobaczyć, jak ten styl wygląda, że nie musimy być w Ameryce, żeby się w nim zakochać. Natomiast trudno zaproponować osobie, która lubi minimalizm, styl nowojorski, tak? Która lubi proste kanapy, a nie z wywiniętymi podłokietnikami i obitymi ćwiekami na przykład. No, także to są klienci, którzy po prostu wiedzą, czego chcą, im się taki styl podoba i oni przychodzą z konkretnym zapytaniem, z konkretnym do projektanta, tak, prośbą o zaprojektowanie mieszkania właśnie w takim stylu. Czyli już go gdzieś widzieli, mieli okazję doświadczyć? Albo u znajomych, albo w internecie właśnie, albo też w sklepach. Jest dzisiaj sporo sklepów, które jakby mają bardzo dużo przedmiotów w swojej ofercie, czy oświetlenia nawet w stylu nowojorskim właśnie, tak? Czy oświetlenie wyspowe dzisiaj. Naprawdę jest taka różnorodność towarów na rynku i materiałów, że można bez problemu zaprojektować mieszkanie w stylu nowojorskim. A czy jest coś takiego w projektowaniu, czy wśród produktów, wśród rozwiązań, czego na przykład nie możesz znaleźć w Polsce, z czym masz kłopot i trzeba to, załóżmy, indywidualnie sprowadzać? Projektując mieszkanie w stylu, a właściwie pokój w stylu loftowym, tylko w stylu loftowym, nie takim klasycznym, modern classic stylu nowojorskim, tylko to był styl loftowy dla chłopca. Rzeczywiście sprowadzałam meble ze Stanów Zjednoczonych, z marki Pottery Barn. Oni mają bardzo ciekawe, bardzo fajne meble, bardzo oryginalne. No niestety po wejściu RODO już zamknęli się na nasz rynek i nie wysyłają towarów, ale jeszcze wtedy właśnie te półki w kształcie, nie wiem, piłki nożnej, rugby projektowałam i bardzo fajnie wyszedł ten pokój, bardzo oryginalnie i naprawdę jestem dumna z tego. No właśnie, to był charakterystyczny element, który widziałem też na zdjęciach z twojej realizacji. Zresztą te zdjęcia można zobaczyć na stronie Internity Home, bo one były tam publikowane razem z twoim projektem. No i to właśnie przykuwało bardzo uwagę, że są tam elementy sportu, który u nas jest
no, raczkującym jeszcze, prawda, bo to był właśnie rugby czy baseball. I właśnie zastanawiałem się, jakie są możliwości kupienia tych rozwiązań tutaj u nas. Jak to wygląda? No, takich mebli, jak ja kupiłam wtedy dla tego chłopca, to nie ma w Polsce. Bardzo żałuję. Może można je zrobić u stolarza na zamówienie. Mhm. Myślę, że jest to możliwe. Natomiast rzeczywiście one się super sprawdziły i były bardzo oryginalne. Idea była taka, żeby pokój miał charakter amerykański, sportowy, ale to nie może być piłka nożna, która jest taka dość oklepana, więc rugby tutaj czy baseball nam się sprawdziły. No i też trafiliśmy na półki, klient zamówił, sprowadził, także ja wybrałam. Czy ten chłopiec, o którym mówisz, twój młody klient, ma świadomość tego, jak bardzo unikatowe jest jego wnętrze dzisiaj? Myślę, że tak. Dzieci dzisiaj są bardzo, że tak powiem, świadome wszystkiego. Obeznane z mediami. Tak, dokładnie. Właściwie to ja się śmieję, że nawet do toalety nie są w stanie pójść bez GPS-a w telefonie, więc naprawdę. Znaczy, mają smartfony przyklejone do rąk, tak? To jest przyklejony telefon do rąk, ale takiego mema widziałam, że właśnie nawet do toalety idzie z telefonem, a jak trzeba oddzwonić do rodziców, to on nie słyszał. Słuchaj, no jest to domena już nie tylko młodzieży, bo my też się tak zachowujemy, czyli rodzice tej młodzieży. Coraz częściej widzę, że pojawiają się takie akcesoria łazienkowe, gdzie na przykład na uchwycie na papier jest półka na smartfona z jakimś stojakiem, żeby było łatwiej przeglądać lub oglądać filmy w tym czasie. No i myślę, że za chwilę pojawią się jakieś ładowarki indukcyjne też po prostu w tego typu rozwiązaniach. No. Dokładnie tak. Musimy iść z duchem czasu. Świat się zmienia, wszystko się zmienia, więc trzeba jakby projektować przyszłościowo. Znaczy łazienka jest takim miejscem, w którym spędzamy coraz więcej czasu. To już nie jest intymna przestrzeń bardzo, tylko taka część domu, mieszkania, w której spędzamy ten czas, relaksujemy się, nabieramy sił na nowy dzień, kończymy dzień, też po prostu tam jesteśmy coraz więcej. Niewątpliwie gazetnik, który był obecny dotychczas w łazienkach, będzie zastąpiony przez te ładowarki indukcyjne, o których wspomniałeś. Chociaż książki wracają, znam parę osób, które po prostu stawiają regały na książki w łazience i rzeczywiście czytają podczas przebywania w potrzebie. To bardzo dobrze. Trzeba tak pielęgnować tradycje. To się zgadza. Kasiu, ty bardzo dużo podróżujesz. Pewnie stąd też twoje zamiłowanie i taka znajomość rzeczy związana właśnie z tym stylem, w którym się najlepiej czujesz. Ale powiedz w takim razie, no bo lista krajów, które odwiedziłaś, jest imponująca. To mnie też bardzo zaskoczyło, kiedy napisałaś, gdzie ty byłaś. To może powiedz, gdzie ty nie byłaś. Dziękuję. Albo gdzie chcesz jeszcze być w kraju, którego nie odwiedziłaś. No wyobraź sobie, że nie byłam w Tajlandii. I bardzo chcę tam polecieć. Byłam w Indonezji, byłam na Bali, ale Tajlandię jakoś omijałam, później przyszła pandemia, zostaliśmy wszyscy uziemieni na 2 lata niemalże. Za chwilę tak będzie, tak. Dokładnie. W naszych domach skończyły się podróże, nie tylko te turystyczne, prywatne, ale też podróże biznesowe, na targi, z czego bardzo ubolewam, ale właśnie w Tajlandii nie byłam i to był mój cel, to jest właściwie mój cel na najbliższe wakacje. Jak już wszystko się uspokoi, powiedzmy, wróci do normy, ale już będzie tak naprawdę bezpiecznie, bo ja jeszcze jednak, no niektórzy ludzie już nie wytrzymują, wyjeżdżają, ale ja jednak trochę bezpieczniej do tego podchodzę i jeszcze nie. Nie wyjeżdżam jeszcze. Ale masz tam jakieś takie swoje. Już nie mogę wysiedzieć. No pewnie jak większość z nas, ale masz tam jakieś takie swoje ulubione miejsce, które chcesz odwiedzić, czy o którym marzysz od dłuższego czasu? Na pewno chciałabym zobaczyć Bangkok. No na pewno bym chciała wyspy zobaczyć, Koh Samui i inne. Po prostu pojeździć po Tajlandii, zobaczyć, zakosztować trochę tej kultury. Poobserwować, porozmawiać z ludźmi, zobaczyć architekturę. No tą architekturę to znam, no bo znam ją ze zdjęć, tak? Czy chociażby na Bali byłam, to... A co takiego dają tobie podróże jako architektce wnętrz? Co one wnoszą do twojego życia zawodowego? Może coś wnoszą dla klientów, których obsługujesz?
Na pewno podróże są nieocenionym źródłem inspiracji. To jest w ogóle bezapelacyjnie. To wyjeżdżając doświadczamy nowych kultur, poznajemy nowych ludzi, wszystkie nasze bodźce są właściwie poruszone i no, ta inspiracja jest niezwykle istotna w projektowaniu wnętrz, także wyjeżdżając koncentruję się, czy to są miasta, czy to jest jakieś nawet, nie wiem, chodzenie po lesie, to staram się chłonąć tą atmosferę i być czujnym obserwatorem, co potem mogę przenieść do moich projektów, jak się zainspirować. No, przyroda jest akurat taką częścią naszej planety i naszego życia, którą się inspirują praktycznie wszyscy znani designerzy. Nie musimy daleko szukać. Jeden z najsłynniejszych, Philip Stark, który podkreśla, że się inspiruje naturą, Jean-Marie Massot. No, jest dużo takich osób. No i często słyszę, że te inspiracje z natury są takimi w codziennym życiu chętnie używanymi. Tak, dokładnie. To natura to jest czymś, czym głównie się inspirujemy, ale nie tylko. Mhm. Nie tylko. Chodząc, tak jak mówię, po miastach, czy włoskich, czy francuskich, czy nawet będąc w Japonii, gdzie zatrzymałam się w tradycyjnym hotelu, te zajazdy japońskie, one się nazywają ryokan. Mhm. Zależało mi właśnie na tym, żeby się w takim tradycyjnym zajeździe zatrzymać, żeby zobaczyć, jak to wygląda. No i rzeczywiście doznałam szoku, naprawdę, ale takiego pozytywnego. Wchodząc do pokoju, podłoga była oczywiście wyłożona matami, tatami. Mm-hmm. I poza stolikiem z dwoma poduchami i czajnikiem elektrycznym nie było dosłownie nic. Mm-hmm. Także to było bardzo ciekawe, inspirujące przeżycie, ale też mogłam dotknąć po prostu tej kultury, doświadczyć jej no, na żywo. Niezwykłe jest to, że ale jak bardzo kultura wschodu wpływa na nas, bo od wielu osób, zresztą niedawno tutaj gościłem Renatę Blaźniak, kuczyńską, która też opowiadała o tej fascynacji Japonią i wschodem, więc no, jesteś kolejną osobą, która potwierdza, że gdzieś ten daleki wschód nas ciągnie, jednak wpływa na tę estetykę, na wrażliwość. Zdecydowanie tak. No, Japonia w ogóle jest takim krajem, który bardzo jest jakby w zgodzie ze mną. Tam wszystko jest takie uporządkowane, poprzecinane ogrody, wszystko jest dopieszczone, wypielęgnowane i ten minimalizm, który dzisiaj tak naprawdę mamy przesyt wszystkiego. W Japonii tego nie widać, szczególnie w Kioto, gdzie byłam, tak? Bo Tokio może trochę innymi prawami się rządzi. Ale Kioto to jest to stare miasto, które jeszcze żyje w zgodzie z tradycją. Po ulicy chodzą Japonki ubrane w tradycyjne stroje, w kimona. Ja zresztą nie ukrywam, że sama sobie przywiozłam kimono z Japonii. Ono dzisiaj leży gdzieś tam złożone w szafie, ale byłam wtedy pod wpływem książki Wyznania gejszy i pod wpływem filmu. Zresztą uważam, że świetny film, świetna książka i bardzo często wracam do tego filmu, więc pomyślałam sobie, że w sumie to czemu nie. Być może też dlatego styl Japandi u nas sobie coraz śmielej poczyna. To będzie też jeden z tematów kolejnego odcinka, czy jednego z kolejnych odcinków, właśnie rozmowa o stylu Japandi, bo też on się gdzieś nam tutaj przejawia, no a jest jednak inspirowany wschodem bardzo mocno. Tak, tak. To jest styl, który coraz powszechniejszy jest i coraz chętniej klienci decydują się na taki styl. Szczególnie ci, którzy są zainspirowani właśnie Japonią i tą kulturą japońską. Mhm. Okej. Okay. A wspomniałaś o biznesowych też wyjazdach, czyli rozumiem, że wszelkie imprezy targowe, czyli Mediolan, Bolonia, Walencja, Wenecja, to możemy miasta wymieniać, Paryż, też nie są ci obce i z tego korzystasz, jak jest tylko możliwość. No tutaj cię zaskoczę. Tutaj cię zaskoczę, bo na targi jeździłam tylko do Paryża, na Maison Obrze i do Mediolanu. Targi w Mediolanie teraz we wrześniu się odbywają, czy już się skończyły? Skończyły się parę dni temu, tak. Normalnie co roku były w kwietniu, ale no wiadomo, z wiadomych przyczyn przez dwa lata się nie odbywały, co było wielką stratą dla wszystkich branż, ale też no przede wszystkim dla branży projektowania wnętrz, bo tak naprawdę oprócz samych targów, to jeszcze w Mediolanie było mnóstwo imprez towarzyszących,
Tak. Naprawdę. To był cały tydzień designu, gdzie można było nawiązać ciekawe relacje, poznać nowych ludzi, nowych dostawców, nowych producentów i właśnie zainspirować się, zobaczyć nowe rozwiązania, nowe trendy, dotknąć materiałów. Także myślę, że to jest z dużą szkodą dla naszej branży, że te targi przez 2 lata się nie odbywały, ale powoli wszystko wraca do normy. Ja w tym roku nie byłam jeszcze na targach, tak jak powiedziałam wcześniej, bezpiecznie podchodzę jeszcze do tematu związanego z pandemią, ale już przystępuję z nogi na nogę, żeby pojechać na kolejną edycję. Natomiast w październiku wybieram się na targi Warsaw Home na Darzynie, które naprawdę niczemu nie ustępują, jeżeli chodzi o te międzynarodowe wydarzenia, tak? Aspirują do takich targów i z roku na rok są coraz lepsze, coraz ciekawsze. I już podczas ostatniej edycji, czyli 2019 rok, kiedy była to bardzo duża impreza i taka dość mocno też nagłośniona, to już wtedy mówiło się kuluarowo, że to jest albo mały Mediolan, albo Mediolan Wschodu. Zgadza się. O targach, tak. Zresztą goście, którzy odwiedzali te targi, bo przecież Karim Rashid był dwukrotnie, Tom Dixon bodajże, o ile pamiętam, też był gościem targów, no i cała plejada polskich designerów, prawda? Tomek Rygalik czy Maja Ganszyniec też te targi odwiedzają. Ja uczestniczę w tych targach, właściwie jeżdżę na te targi od początku, odkąd one istnieją, czyli od 2016 roku, więc miałam okazję zaobserwować, jak one się zmieniają i naprawdę jest to niesamowity postęp. One niczym nie ustępują wydarzeniom międzynarodowym. A myślę, że będą coraz lepsze. No jeśli spełnią się zamierzenia pani Kasi Ptak, która jest organizatorką tego, to rzeczywiście szykuje nam się bardzo ważna i dobrze skrojona impreza w tej części Europy, na pewno. Zgadza się, także w tym roku w październiku wybieram się na te targi. No jestem bardzo ciekawa tego, co tam zastanę, co będzie, także to już niebawem. A powiedz w takim razie, jak twoi odbiorcy reagują na to, kiedy mówisz, że wyjedziesz na targi albo wracasz po nich i chwalisz się tym, co widziałaś, opowiadasz o tym, jak to jest odbierane przez twoich inwestorów, twoich klientów? To znaczy powiem tak, ja się tak nie chwalę na lewo i prawo, że właśnie byłam na targach, wróciłam i chyba, że jestem podczas danego projektu, to wtedy rozmawiam z inwestorami i jakby niejako zdaję relację z tego, co widziałam i fotograficzną i opowiadam, co było. Zresztą będąc też na bieżąco na targach, wysyłam różne materiały czy ciekawe rozwiązania, które mi wpadną w oko i klient mi na bieżąco może powiedzieć, że to mu się podoba, to mu się nie podoba, to by chciał widzieć u siebie w domu. Także to rzeczywiście jest przyjmowane bardzo dobrze, no bo to jakby wpływa na nasz projekt, tak? No myślę, że w takim czasie, czy w dobie, kiedy bardzo się liczy personalizacja i wielu klientów chce mieć coś, czego nikt inny mieć nie będzie, przynajmniej przez najbliższy czas, no to te wszystkie nowinki pokazywane na targach, wszelkie nowinki designerskie, czy jakieś technicznie zaawansowane, one przez klientów też są poszukiwane. Zgadza się. Wszystko się zgadza. Okej. Dobrze, a powiedz w takim razie, jak jeszcze wróćmy na chwilę do podróży. Jaką ty masz w ogóle motywację do tego? Co tobą kieruje, żeby tak jeździć, zwiedzać świat, podróżować? Odpoczynek przede wszystkim. Żartuję teraz, nie tylko oczywiście. To jest poszukiwanie. To jest ta inspiracja, o której wcześniej powiedzieliśmy. To jest szukanie nowych rozwiązań. Także to poznawanie nowych ludzi, nowych kultur, nowe potrawy w kuchni, to wszystko powoduje, że pobudzają się nasze zmysły, bo tak naprawdę nie wspomnieliśmy o tym, że też podróżowanie ma bardzo istotny wpływ na nasz mózg, tak? Czyli to wystawianie się na obce kultury, szczególnie jak wyjeżdżamy za granicę, jesteśmy zmuszani do komunikowania się w obcym języku, to powoduje, że nasze ścieżki czy neuroplastyczność naszego mózgu się zmienia i to ma bardzo duży wpływ na naszą kreatywność, tak bardzo potrzebną w projektowaniu wnętrz.
Myślę, że u niektórych osób to budzi pewne blokady, kiedy musimy się komunikować w obcym dla nas języku, a nie do końca, nie wiem, potrafimy, umiemy, lubimy. To też może powodować niechęć chyba do wyjazdów. No pewnie u niektórych tak. Ja na szczęście nie mam takich barier, a nawet jak mam, to staram się je przekraczać, bo to też jest nowe doświadczenie i nauka nowych rzeczy. Także na początku, jak wyjedziemy, to na pewno, ale potem też chwilę jesteśmy w danym miejscu i już jakby oswajamy się z nową rzeczywistością i przychodzi nam to łatwiej z każdym kolejnym razem. Czy jest coś, co widziałaś na przykład podczas swoich podróży, co chciałabyś zaimplementować tutaj na nasz rynek, co powinniśmy my jako naród wprowadzić? W kontekście wyposażenia wnętrz? Na przykład w kontekście wyposażenia wnętrz, ale może, bo wiesz, to często nasi goście, ale w ogóle architekci zwracają uwagę na architekturę tak w ogóle, czyli na uporządkowanie, na to, że jednak kraje typu Włochy czy Hiszpania są tak bogate, jeśli chodzi o architekturę, że tam dzieci z mlekiem matki wysysają poczucie estetyki, pewną wrażliwość, a u nas wciąż się mówi o zaniedbaniach dotyczących plastyki chociażby, prawda, czy takiej... To prawda. Takiego to poczucia prawda. Estetyki naszego polskiego. Ja na pewno bardzo lubię łączyć stare z nowym, czyli przeszłość z teraźniejszością. Ostatnio byłam w Katarze, może nie tak ostatnio, bo to było w 2018 roku, więc już w sumie trochę czasu temu. Ale tam jakby to przywiązanie do tradycji, do tej tradycyjnej architektury islamskiej, która jest tuż za rogiem nowoczesnych drapaczy chmur, pokazuje, jak mocno Katarczycy są przywiązani do swojej przeszłości, jak dbają o kulturę, o historię i o swoje dziedzictwo narodowe. I moją uwagę przykuł na przykład budynek, który był zbudowany z piaskowca w tradycyjnej islamskiej architekturze i z nowoczesnych tafli szkła. I to naprawdę tworzyło niesamowity efekt wizualny. W ogóle się nie kłóciło połączenie starych form z nowymi, tak? Wręcz przeciwnie. To był budynek, nad którym przystanęłam i zatrzymałam się na dłużej. I po prostu zrobił na mnie wrażenie. I te właśnie rozwiązania lubię też stosować w moich wnętrzach, czyli łączyć przeszłość z teraźniejszością, ale robić to w taki sposób, żeby to wszystko się nie kłóciło, tylko ze sobą współgrało, bo najważniejsze jest, żeby pozostać w tej samej atmosferze, tak? W tym klimacie, który chcemy stworzyć we wnętrzu. A powiedz w takim razie, ta twoja obserwacja katarska, interesuje mnie, czy projekty, które tam widziałaś, czy te zrealizowane obiekty, one były projektowane przez lokalnych architektów, przez Katarczyków, czy w ogóle pochodzących z krajów arabskich? Wydaje mi się, że tak, ale nie mam pewności, bo tego po prostu, nie wiem tego po prostu, nie sprawdzałam tego. Zastanawiam się, czy to jest w ludziach, którzy są tam na miejscu i rzeczywiście przenoszą się te takie zachowane gdzieś w sercu, no, związane z naszą przeszłością jednak schematy, czy na przykład wchodzi tam ktoś z zewnątrz, bo przecież mamy tutaj w Warszawie też przykłady projektów znanych światowych designerów, kto spogląda na to świeżym okiem i to jakby on lokalnej społeczności pokazuje, że jednak da się te rzeczy połączyć, że można sięgnąć do historii i połączyć to stare z nowym w taki zupełnie nieoczekiwany i spójny sposób. Ja myślę, że Katarczycy chcą iść z duchem czasu. Chcą pokazać, że miasto się rozwija, że jest nowoczesne i dlatego łączą te formy stare z nowymi. Że to o to chodzi. Bo to miasto naprawdę, lądując na lotnisku w Katarze i obserwując, zresztą pewnie sporo osób, nie wiem, lecąc na Bali, zatrzymywało się w Doha, tam zazwyczaj jest większy stopover tak zwany, można się zatrzymać na 10 godzin i wyskoczyć do miasta, zaliczyć parę kluczowych punktów. Zazwyczaj to jest wieczorem albo w nocy, no to widać, jak to miasto się rozwija, jak ono się rozwinęło, jakie jest nowoczesne, ile jest świateł, ile jest neonów. Wygląda to przepięknie.
Wygląda to przepięknie, a jednocześnie, tak jak powiedziałam, za tymi nowoczesnymi, oświetlonymi budynkami kryje się stara islamska architektura, tuż za rogiem. Myślę, że nasi słuchacze nie mogli usłyszeć lepszej reklamy i pewnie ktoś, planując podróż, pomyśli też o tym, żeby jednak Katar i tamte strony odwiedzić i poczuć tą atmosferę, którą miałaś okazję ty poczuć. Zdecydowanie tak, bo naprawdę można to zrobić w parę godzin. Są wręcz wycieczki organizowane z lotniska, ale też można sobie wziąć taksówkę, to wszystko nie jest drogie. Naprawdę wydaje mi się, że na każdą kieszeń, i pojechać po prostu na Suk Waqif czy do centrum Doha, czy przepłynąć się statkiem i po prostu obejrzeć z innej perspektywy miasto. Niesamowite przeżycie i dla mnie, ja akurat miałam okazję być tam tydzień, więc trochę pozwiedzałam, bo i byłam w Muzeum Sztuki Islamskiej i byłam na Pearl Qatar, także trochę objeździłam miasto. Ale można to zrobić w parę godzin. Jest tam coś jeszcze takiego, co cię bardzo uderzyło, czego nie widziałaś na przykład w naszej części świata, czyli w Europie? Co tam jest takiego bardzo skrajnie innego? Czy kulturowo, czy architektonicznie? Powiem szczerze, że to może śmieszne, ale moją uwagę przykuł wóz policyjny, który po prostu był jednoosobowy i widać było, że to miasto jest bezpieczne, że oni nie potrzebują takich samochodów jak w Nowym Jorku, które pędzą na sygnale i gonią przestępców, tylko po prostu poruszają się malutkim samochodzikiem, mniejszym niż, nie wiem jak te najmniejsze tutaj się nazywają w Polsce, zapomniałam teraz. Ale Smarty? Smarty, dokładnie. To był ten samochód, był jeszcze mniejszy niż Smart. Widziałem jakieś zdjęcia, chyba też w jednym z mediów społecznościowych, które pokazywały nowe radiowozy któregoś z krajów arabskich. I być może to był Katar właśnie, albo Dubaj. No i były to Lamborghini po prostu. A, no tak. Więc tam policjanci na pewno mają dobrze. Na pewno tak, ale nasza policja też ma się coraz lepiej, jak widzę. Tak, to prawda. Jeździ. Myślę, że te BMW za tanie to nie są. No, ale ponieważ kierowcy mają coraz lepsze auta, coraz szybsze, policja też musi mieć narzędzia do egzekwowania prawa, więc ja zresztą należę do grona i mam też znajomych, którzy, no może rzadko płacimy mandaty na szczęście, ale jak już płacimy, to robimy to z uśmiechem, że jakby za te samochody, które gdzieś tam nas dotykają. Tak, mam koleżankę, która jak widzi policjanta na motocyklu, to zatrzymuje się przy nim i prosi o długą odprawę dokumentową. Okej, Kasiu, wiemy już, jaki jest twój kierunek, jeśli chodzi o marzenie związane z podróżowaniem. Czyli żeby ta Tajlandia się ziściła. A jaki w takim. Mam wiele tak naprawdę, ale ta Tajlandia jest tam gdzieś z tyłu głowy, mam już ją od jakiegoś czasu i sporo, nie wiem, moich znajomych było w Tajlandii, ja jeszcze nie byłam, jakoś tak ją omijałam szerokim łukiem, nie wiem dlaczego, więc rzeczywiście to jest ten kierunek, który główny. A w takim razie, jakie jest twoje marzenie związane z projektowaniem? Co jest przed tobą? Moje marzenie związane z projektowaniem, no oczywiście mieć jak najwięcej projektów w stylu nowojorskim, albo w stylu Hampton na przykład, czy w stylu loftowym, też u nas bardzo popularnym ostatnio. Także to. Super. No to życzę, żeby się spełniły wszystkie te marzenia. Będziemy czekali na kolejne twoje realizacje dotyczące stylów, które wymieniłaś. Mam nadzieję, że będą się również pojawiać na stronie Eternity Home. Państwa oczywiście zapraszamy do śledzenia i naszej strony, i mediów społecznościowych. Ciebie, Kasiu, można znaleźć gdzie? Można mnie znaleźć na Instagramie, można mnie znaleźć na Facebooku i oczywiście na mojej stronie internetowej. A pełna nazwa pracowni, żeby tak już było łatwiej naszym słuchaczom? Pełna nazwa pracowni to jest Katarzyna Czaplińska Interior Design. I strona internetowa nie jest skomplikowana i trudna do zapamiętania, bo jest po prostu katarzynaczaplińska.pl. Super. I ta czapla, która jest w logo, tak wywodzi się z twojego nazwiska wprost, tak. Więc też nie da się tego pomylić, bo po prostu widać. Tak, logo jest bardzo spójne z twoim nazwiskiem. Super. Kasiu, no to życzymy, żeby się te plany realizowały. Dziękuję, że przybliżyłaś nam dzisiaj styl nowojorski. Mam nadzieję, że nasi słuchacze teraz będą chętni po niego sięgać i zobaczą, z czym się wiąże. Zdecydowanie tak, zapraszam, bo jest to bardzo ciekawy styl i ten sen o Ameryce można przynajmniej po części przenieść do naszych polskich wnętrz.
No, jeśli wygląda to tak jak na zdjęciach i na realizacjach, które widziałem, to rzeczywiście warto spróbować i choć na chwilę się tam przenieść. Kasiu, polecam. Bardzo Ci dziękuję. Państwa zapraszam do śledzenia strony. Jeżeli chcecie, macie Państwo jakieś pytania dotyczące podcastu, dzisiejszego nagrania, dzisiejszego tematu, to oczywiście można pisać bezpośrednio do Kasi, ale zapraszamy też, żeby pisać na adres podcast@internity.pl. A za dzisiaj bardzo dziękujemy. Rafale, ja też bardzo dziękuję za spotkanie. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do usłyszenia.